i teraz też pytanie, czy forsować tempo, czy grać szybko? Przy tym upale Ejenga do upałów wyraźnie przyzwyczajony. Znów jego piękny lot nad koszem. Ale w pierwszej fazie tego wejścia na kosz Ejenga zrobił tak bardzo zrobił tak, można powiedzieć, tak troszkę leniwie, oceniając sytuację, co zrobi Zegenarowicz. Ale później niesamowicie zakończył z odepchnięty od kosza.